Dzień dobry, kochani. Dzisiaj wykonamy pierścionek. Taki malutki z kwiatuszkiem. Potrzebujemy do jego wykonania standardową włóczkę. Ja tu pracowałam na Yarnarginsie i tak może być w jednym kolorku. Możemy tutaj obrączkę zrobić w jednym, kwiatuszek w drugim. Ja teraz będę robiła na dwa kolory. Opcjonalnie możemy wziąć też perełkę, ale zobaczycie, bez perełki też bardzo ładnie wygląda. No i tak jak mówię, ja pracuję na Yarnarginsie, do tego szydełko 2 mm. Oprócz tego potrzebujemy jeszcze igłę, nożyczki i tak jak mówiłam, perełkę. To już nie przedłużam, zachęcę tylko do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli podoba Wam się to, co robię, do subskrypcji oraz do dzwoneczka. To kochani, bierzemy się już za pracę. Zaczynamy od wykonania pętelki. I teraz robimy łańcuszek. Łańcuszek sobie, kochani, musimy dobrać pod grubość naszego palca. Ja wykonuję 16 oczek łańcuszka, ale ja mam naprawdę dość grube paluszki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, i 16 oczek. I teraz wbijamy się w drugie oczko od szydełka. Pierwsze, drugie. I teraz w każdym jednym oczku wykonujemy po pół słupku, aż tu dojdziemy do końca. Takie rządki wykonamy 2. Jak mówię, po jednym półsłupku na oczko. Tak, jeszcze 2. Pierwsze okrążenie jest gotowe. I tak jak mówię, jak sobie dobieracie ilość tutaj oczek, to po prostu zróbcie łańcuszek z danej liczby oczek i przymierzcie do paluszka. I teraz kolejne okrążenie zaczynamy. Oczkiem łańcuszka, albo rządek raczej, nie okrążenie. Oczkiem łańcuszka obracamy naszą pracę. I teraz, tak jak w poprzednim rzędzie, w każdym oczku wbijamy się i robimy półsłupek. Po prostu robimy półsłupek nad półsłupkiem. Tak. Zobaczcie, jest bardzo prościutkie w wykonaniu. A do naszej kolekcji biżuterii dojdzie kolejny element. Bo już wiecie, że robiliśmy i kolczyki, i bransoletkę. Wszystko macie na kanale, także zachęcam Was. Tak, i ostatni półsłupek. Ja ich tutaj nie liczę, bo tak jak mówię, każdy robi według swoich paluszków. Teraz składamy w pół, wbijamy się tutaj w górę jednej ze stron, przeciągamy szydełko i niteczkę. Raz i drugi. I teraz tylko jeszcze w dwóch miejscach zszywamy półsłupkami. Raz i dwa. Oczko ścisłe, zabezpieczające. Nitkę ucinamy, wyciągamy i obrączka już jest gotowa. Teraz tylko musimy ją obrócić jeszcze na drugą stronę. Te nitki związać. Na dwie pętelki. Ucinamy. I widzicie, obrączka jest gotowa. Teraz weźmiemy się za kwiatuszek. Żeby wykonać kwiatuszek, musimy zacząć od zrobienia magicznego kółeczka. Jak zrobić magiczne kółeczko, również macie na kanale. Krok po kroku, bardzo powolutku pokazane. I teraz tak, mamy magiczne kółeczko.
wykonujemy 3 oczka łańcuszka i teraz robimy 3 słupki łączone górą. Czyli może pokażę Wam powoli. Nawijamy włóczkę na szydełko. Przeciągamy przez 2 pętelki i tutaj 2 pętle zostawiamy na szydełku. Drugi taki słupek niedokończony i trzeci. Teraz przez wszystkie nasze pętelki przeciągamy niteczkę, wykonujemy 1, 2, 3 oczka łańcuszka i robimy oczko ścisłe na naszym magicznym kółeczku. I teraz znowu 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3. Znowu 3 słupki łączone górą. Pierwszy, drugi, trzeci. Ja sobie troszkę ściągnę to kółeczko. Tak, przez wszystkie pętelki i 3 oczka łańcuszka. 1, 2 i 3. Znowu oczko ścisłe na naszym kółeczku. 3 oczka łańcuszka. I znowu 3 słupki łączone górą. 1, 2 i 3. Przeciągamy nitkę przez wszystkie pętelki. 3 oczka łańcuszka. I znowu oczko ścisłe na naszym magicznym kole. 3 oczka łańcuszka. 3 słupki łączone górą. 1, 2 i 3. Przez wszystkie pętelki przeciągamy niteczkę. I 3 oczka łańcuszka. Znowu oczko ścisłe na naszym magicznym kółeczku. 3 oczka łańcuszka i 3 słupki łączone górą. 2, 3. Przez wszystkie pętelki 3 oczka łańcuszka. I na koniec tutaj oczko ścisłe. Teraz zaciągamy nasze kółko. Tutaj jeszcze robimy jedno oczko zabezpieczające naszą pracę. Ucinamy troszkę dłuższą niteczkę. Wyciągamy. I nasz kwiatuszek jest gotowy. Teraz pozostaje nam tylko przyszyć jeden element do drugiego. Mamy obrączkę, kwiatuszek i teraz tak, tu gdzie łączyliśmy dwie nasze strony, po prostu wbijamy się szydłem igłą i przyszywamy zwyczajnie nasz kwiatuszek. Tak jak mówię, możecie przyszyć sobie tutaj perełkę. Już Was może nie będę męczyć tym moim doszywaniem. Jedną niteczką przyszywamy kilka razy, potem bierzemy drugą nitkę i tak samo tą drugą nitką również kilka razy chwytamy nasz kwiatuszek do tutaj obrączki. Niteczki doszyłam. Związałam jeszcze jedną z drugą i widzicie, kolejny pierścionek jest gotowy. I tak jak mówię, możecie doszyć perełkę, nie musicie. Tak się prezentują na paluszkach. Mam nadzieję, kochani, że dzisiejszy tutorial Wam się podobał. Zachęcę Was raz jeszcze do zostawienia łapeczki w górę, do subskrypcji i dzwoneczka, wtedy Was nic nie ominie. Dziękuję Wam ślicznie, że ze mną jesteście. Wszystkiego dobrego. I powodzenia!